chciałam Wam pokazać tym razem, jak można wykorzystać dodatek Solver w zagadnieniu przydziału, kiedy dążymy do maksymalizacji wydajności pracy pracowników. Chodzi o taki problem, że mamy na przykład 4 pracowników i 4 stanowiska do obsadzenia. I my wiemy, ile powinien sztuk na przykład w ciągu dnia wykonać dany pracownik, gdyby obsadził określone stanowisko. I na przykład pracownik pierwszy ma taką samą wydajność na 3 stanowiskach, a na 4 stanowisku tutaj ta wydajność jest już niższa. Tak samo każdy z pracowników pozostałych może mieć inną wydajność na każdym z stanowisk. Jeżeli my mamy zdecydować, który pracownik przyjmie które stanowisko, które powinien przyjąć i zrealizować na przykład dane zamówienie, żebyśmy jak najwięcej na tym na przykład zarobili, czy wyprodukowali najwięcej sztuk w ciągu dnia, po pierwsze, musimy sobie stworzyć tabelkę o takiej liczbie pracowników, tyle będzie wierszy, co kolumn ile jest stanowisk, czyli będzie łącznie 16 zmiennych decyzyjnych. Każda z tych komórek tutaj może mieć wartość tylko 0 albo 1. 1, kiedy dany pracownik wykona daną czynność, a 0, kiedy na przykład pracownik trzeci nie wykona czynności na stanowisku trzecim. Są to tak zwane zmienne, po prostu to jest typ zmiennej binarnej, która przyjmuje tylko dwie wartości, 0 albo 1. I żeby rozwiązać to, który pracownik powinien które stanowisko obsadzić, po pierwsze musimy określić tak zwaną funkcję celu. Stanowi to przemnożenie tych naszych, nazwijmy tutaj, korzyści jednostkowych, czyli ja to nazywam wydajności w tym przypadku, czyli mierzone na przykład w sztukach wykonanych w ciągu dnia, przemnożone te wydajności przez to, przez sam fakt, czy dany pracownik daną czynność wykona, czy też nie, czyli przez zmienne decyzyjne. Gdy to określimy, musimy jakby powiedzmy przygotować się do zapisu w dodatku Solver. Po pierwsze, musimy określić sumę, ile razy dane stanowisko będzie obsadzone. Powinno być tylko 1 raz, ale kontrolnie do obliczeń trzeba taką sumę zrobić dla każdego ze stanowisk, czyli tą sumę przeciągam sobie od lewej do prawej i teraz tak samo musimy podsumować, nad iloma, na ilu stanowiskach dany pracownik pracuje. A więc robimy sumę takiego zakresu i przeciągamy go w dół. Jeżeli wejdziemy na narzędzia Solver, to można go włączyć. Jeżeli go nie mamy, wchodzimy w narzędzia dodatki i tutaj musimy mieć włączony dodatek Solver. Potem pewnie byłaby opcja instaluj, a u mnie ona już jest dostępna. Dlatego wchodzę narzędzia Solver, aby w dodatku Solver zapisać cały program przydziału, musimy po pierwsze określić, co będzie naszą komórką celu. Komórką celu, czyli odpowiednikiem badań operacyjnych, jest komórka, gdzie jest wpisana wartość funkcji celu. Wracamy do tego miejsca i musimy się dowiedzieć, czy chcemy ją maksymalizować, czy minimalizować, a może określić jej konkretną wartość. My chcemy się w tym momencie specjalizować w osiągnięciu jak najwyższej wydajności, uzyskiwać jak najwyższe korzyści, jakkolwiek mierzone. W tym celu musimy ustalić również tak zwane komórki zmienione w Excelu, czyli dla nas jest to zakres wszystkich zmiennych decyzyjnych. Kolejnym elementem są tak zwane warunki ograniczające. Warunki ograniczające to jest to, co właśnie stanowi dla nas największy kłopot. To, że tutaj nasze komórki powinny mieć charakter binarny, czyli albo przyjmować 0, albo 1, z dokładnością w dowolnym polu umieszczoną, tak wystarczy zapisać. Teraz tak samo to, ile stanowisk obsadzi każdy pracownik, musi to być dokładnie równe 1, bo takie my postanowiliśmy tutaj ograniczenie, że każdy pracownik może wykonać maksymalnie tylko jedną czynność. Tak samo każde ze stanowisk może być obsadzone tylko przez jednego pracownika.
I tak zapisany program powinien być wystarczający, aby dokonać przedziału, kiedy chcemy maksymalizować efekty pracy naszych pracowników. Jeżeli klikniemy teraz opcję Rozwiąż, powinno nam się pojawić rozwiązanie. Oczywiście możemy zaznaczyć raport wyników wrażliwości i granic, tylko że te raporty wrażliwości i granic w przypadku użycia zmiennych całkowitych, np. 0 i 1, w ogóle nie zostaną przez program wygenerowane. Dla pokazania ja je zaznaczę i zobaczcie, że pojawia się komunikat, że takie raporty nie mają dla nas sensu. W przypadku ograniczeń z liczbami całkowitymi, my to klikamy OK. Raport został wygenerowany, ale tutaj z tego już samego okna umiemy odczytać, który z pracowników wykona którą czynność. I tak, pracownik pierwszy powinien zająć się pracą na stanowisku pierwszym. Pracownik drugi powinien zająć się pracą na stanowisku drugim. Przepraszam, tutaj stanowisko trzecie było, tutaj stanowisko drugie. Pracownik trzeci powinien się zająć pracą na stanowisku czwartym, a pracownik czwarty powinien się zająć pracą na stanowisku pierwszym. Łączny efekt pracy, na przykład w danym dniu, w danym miesiącu, to 27 jednostek. Może to być na przykład 27 tysięcy złotych przychodu albo 27 sztuk na dzień. Wszystko zależy od treści zadania.